Co to za szkoła jakaś? Dom czy nie wiem co to ma być. Czy my jedziemy tą ciężarówką? Czy ona ma kolce? No. Dobra, widzę to. Nieźle. Otwarta z tyłu. Ale czy my naprawdę jedziemy tą ciężarówką, taką groźną? Nie wiem, Ola. Chyba się wprowadziliśmy. Wow! To są nasze kartony! Ale karton. Ola. Co? Jaki mamy sprzęcie. Zobacz. Wow! Pa, co ja mam w ręce. Nie topesz. Patrz, ja konewka. Ale po jaka wielka konewka. Tutaj, patrzcie, w tym kartonie są zabawki Pokémon Oli. Tu są inne pluszaki Oli. Tu są jeszcze inne pluszaki Oli. Tu są rzeczy z Nintendo Switch. Tu są gry do Nintendo Switch. Przestań. O, mogę. O Boże, pomóż mi, takie ciężkie jest to pudło. Było nie kupować tyle zabawek. No słuchaj, ale one lekkie są. Ja po prostu jestem słabiutka, wiesz? O nie, to słabiutka? Nie tu. Poczekaj, gdzie ja muszę to zanieść? Na górę. A! Panik, panik! Dobra. Na górę. Położyłam. A, jeszcze są. Czy ja dam radę? Nie dam radę. Rozkradli wszystko. Chciałem ci pomóc, ale... Wszystko rozkradli. No dawaj, odłożone wszystko. Nie przejdziesz. I co teraz? I nic. Okej. To było dużo pracy. No czy ja wiem. Jest nas dużo. Poradziliśmy sobie. Bo jaki telewizor mamy? Krystian! Gdzie? No w salonie, zobacz jaki wielki. Bydlak! Możemy klikać na rzeczy, żeby wejść z nim w interakcję, dobra. Wow, szuflady otwieram. Ciastko mam. Telewizor? Na przykład? Na to? Myślę, że jeszcze nie możemy, ale możemy rozkraić rzeczy. Chodź, szybko. Wszystkie szuflady trzeba otworzyć. Szybko. Tu nie ma nic. Czy gdzie ty poszłaś? Nie, no przy drzwiach jestem. Tu na razie nie ma nic. Coś spada. Dlaczego kamienie spadają przez dom? Bo sypie nam się sufit. Sufit nam się sypie, bo... O, dawno remontu nie było, rozumiem. Zostaliśmy oszukani. Też dostałem jabłuszko. Myślałem, że to pomidor przez moment. Nie, czy tutaj możemy coś otworzyć? Czy mógłby ten sufit przestać się zapadać? Pewnie by mógł, Ola. Na górze jeszcze są szafeczki, Ola. O Boże, zobacz sąsiada z naprzeciwka. Ja myślę, że nas to samo czeka. Sąsiada z naprzeciwka? Gdzie masz sąsiada z naprzeciwka? No przez okno możesz go zobaczyć. Możemy wyjść do... Nie, to po prostu on jeszcze się buduje, Ola. Ale w kominie się pali, to znaczy, że ktoś jest w środku. Nie, on jeszcze się buduje, Ola. Jeszcze tutaj są szuflady, których nie mogę otworzyć, dobra, nieważne. Jest dużo szufladów, Ola, w pokojach. Jakaś baba mnie z kijem goniła, mnie chciała pobić. Nieładnie. Dobra. Ja wchodzę do damskiego. Ej, a masz pozwolenie? A ty wejdziesz do męskiego? A gdzie jest moje łóżko? Chciałabym się dowiedzieć. Nie ma, dopiero możesz sobie przydzielić. Mogę sobie przydzielić, dobra. Tak jest. To ja bym chciała to łóżko. To będzie moje. A mogę jest jednak dla ciebie to? Miejsce. Gdzie? Biegnę. Zobacz. O mój Boże, tej piłki nie da się przesunąć. To jest nasz sąsiad! To jest sąsiad. Okay. Wspaniały. Jak ładnie ubrany, ale on sympatycznie wygląda. Tak? O, taki milutki jest. Jak bardzo sympatycznie. Nawet ma założone moje ulubione kolorki. Fioletowy i czarny? Niebieski! A, no tak. Biały ma. Oczywiście o tym chodziło. Co teraz, to jest nasz sąsiad? Czemu nam się kopci w tym budynku z tyłu? No bo on chyba tam mieszka. To jest chyba jego dom. Co? Ale nie powiedziane było, który sąsiad. No bo nie czytasz, co on mówi, to dlatego. A to czemu on tam kopci, że takie zielone? Papryczkami chili? Wydaje ci się. Popadaj mi, poszukaj dalej. Nie mamy klamki. Nie mamy. Czy on wyglądał dziwnie? Nie. Nie, wyglądał totalnie naturalnie. O mój Boże, piłeczki! Ale tu ty, jest Ola, on super. Wraca, widzę przez szybę. No on wraca do siebie. Ja się teraz bawię, nie pójdę tego zobaczyć, sorry. Jestem zajęta zabawą. On naprawdę wraca do siebie. Faktycznie widziałam go przez chwilę! Zaczął padać. Jedna z naszych tam utknęła. Tam to znaczy gdzie? No na dworzu jest, bo wyszła pod te skrzydła. O Boże, widzę! Jest głodna! O nie! Ona teraz nie da rady nic zjeść. No cóż, ona nie zje pizzy. Tu już ludzie siedzą, Ola, jak ktoś na pizzę. Spoko! Ja grzebię w szufladach.
Nie przejmuj się. O nie, wyszła i teraz nie może wykonywać zadań. Teraz ja robię wszystkie. Jaką pizzę zamówiłeś? Jaką pizzę zamówiłeś? Salsami. Salsami? Ola, w telewizji newsy za 9 sekund. Biegnę. Siema. Jestem. Dzień dobry. 3, 2, 1. No dobra, co będzie w tej telewizji? O, lokalny seryjny morderca. Za nim stał nasz sąsiad. I musimy uważać. Sąsiad nasz tam stoi? Tak. On tam występuje. To tyle. Szybkie były te wiadomości. Ktoś przyjechał, pizza gościu przyjechał. Słyszałam, ale... Ja... Co? Myślisz, że to nasz sąsiad jest tym zabójcą? Nie wiem. Zobaczymy to pewnie, tego się dowiemy. Jak nie, to dam mu mojego nietoperza. Nasz dostawca pizzy jest łysy, jupi! Wilana, tyle osób zamówiliśmy jedną pizzę? Tak! Ja jestem mega giga głodna. Ola, to jest właśnie łysy, to jest właśnie opływowy kształt głowy po to, żeby woda spływała. Otwórz mu te drzwi, jestem taka mega głodna! No nie mogę otwierać. No jak to, jesteś prawie jedynym dorosłym tutaj. No ale nie mogę otwierać jeszcze. Weź. O, open. Już. Ha! Cześć! Coś... Widzę go w oknie. On nas obserwuje, on jest jakiś dziwny. Obserwuje nas, jest podejrzany. Uwaga, pizza. Dawaj pizzę. Pizza time. Dobra. Teraz siadajmy i jedzmy pizzę. Dobra, idziemy. Ja siadam. Daj sobie kawałek kola. No jak? Musisz mi otworzyć futę. Sąsiad dalej stoi w oknie i się tam patrzy. Dalej. Creepy. A jaką szybę mamy wielką? Teraz lewituje w tym oknie za nami! Widzę. On ma jakieś supermoce ewidentnie, no. O Boże, on jest opętany! On jest duchem! A co jeśli nam się wydawało, że my go widzieliśmy? O! Rzeczywiście lewituje. Ja mówię ci, on jest duchem. On jest duchem, Krychem. Tak. O Boże, jaka jest ta malutka przy tym stole. Nie, tam bez przesady, że malutka. Możesz pizzę wziąć, Ola, jak klikniesz na pizzę. Mam pizzę, a mogę więcej pizzy? Nie. Pizza, nie, po jednym kawałku. Ale mogę ci światło zapalić chyba. Nie działa. O. Ale mogę ci przykrzywić obraz lekko. A, bo nie mamy prądu, dlatego. Przez burzę nie mamy prądu, Krystian. O, zablokowane są drzwi od garażu. Nie wejdziemy. To jak mamy tam wejść? Nie wiem. O, musimy znaleźć klucz. Ale już wszystkie przeszukałam! Ja też. Ja już wszystkie otworzyłam. Czy te się da otworzyć? No dobra, pozwólcie mi otworzyć. No nie, czy ja muszę je na nowo? A, czy są na przykład w kuchni? Nie, w kuchni nie można szafek otwierać. W kuchni jest deska, to już wiem na przyszłość jakby co. Wiesz co, ja zamknę i otworzę wszystkie na nowo. Dobra. Tutaj nie ma nic. Ale nie chciałem leżeć. O kurde, położyłem się w pokoju dziewczęcym. O! Czemu mnie do góry prowadzi gra? Co się u góry stało? Mam klucz. A ty masz klucz? Tak. Aha, bo gra mnie prowadzi tutaj, gdzie jest klucz. Dobra, nieważne. Ale ktoś chyba znalazł. Nie. Otwieraj, Krystian! No, próbuję, mam ten... A, tu. Sać, dobra. Okej. Okay. Teraz włączam prąd. Dobra, trzeba lampkę włączyć, wszystkie lampki włączamy. Dorośli włączają prąd. Dobrze. Ja bym tak nie dosięgnęła jest. Tam, dziękuję, że to zrobiłeś. Dlatego ci pomogłem. Myślicie, że nas sąsiad wyłączył prąd? Czy nas obserwuje? Nie ma go. Myślę, że to był... Że to była burza, ale... To myślę tak, też myślę, że to była burza, wiesz? Jakby tu wszedł? Przecież tu są zamknięte drzwi. No właśnie, nie mogły wejść nam do garażu. Chyba, że nie mogłyby wejść. Chyba, że jest jakieś ukryte wejście do garażu, na przykład dziura gdzieś. Nie ma. To nieważne, nie wiem. Olcia, idziemy do spania. Idę. Chyba, że faktycznie jest duchem i po prostu przeszedł przez ścianę. Istnieje taka szansa. O, ale że masz łóżko obok mnie. Tak, muszę cię pilnować. O, ale fajnie. Reszta, kto nie znalazł łóżek, umiera. Prawda. O! Budziłam się w nocy. To zupełnie jak w prawdziwym życiu, bo nie mogę spać od kilku dni. Tak. Wow, ale ta gra to jest realistyczna! Ola, rozejrzyj się. O!
chciałabym powiedzieć, że wygląda to zupełnie jak przypadek Pokemonów duchów, które mogłyby zostawić takie ślady. Ola, na telewizorze jest. O, widzę cię. Kto nas obserwuje? O. I popra. To pewnie Gengar! Nie ma się co przyjmować. Daj Pokebola, złapię go. Gdzie jesteś? Ola właśnie szuka swojej zabawki Gengar z Pokemon. Nie mam takiej jeszcze. Byłaś taka niska za tą kanapą, że cię nie widziałem tutaj. Weź mnie na barana. Jakieś dziecko płacze tutaj, Ola. No, ja chyba... O, jest zamknięta, Ola. Sąsiad. On tam jest, on się na... Widzisz? Ale jaki wielki jest. O nie, ja nie chcę iść do playroomu. Nie. Są zamknięte. Boże! Ciastko! Właśnie chciałem powiedzieć, że to ciasteczko jest. A, musimy znowu klucz znaleźć, Ola. Dobra, tym razem klucz będzie... Nie no, będzie na dole, zakładam, skoro... Pewnie ta. Skoro teraz szukaliśmy... Mam klucz. No naprawdę? Tak. Tak szybko? Tak. O nie, wykryły wszystkie zabawki! I nie było tam tych drzwi. Ola, nie było tam tych drzwi. Nie było? Nie było tutaj drzwi wcześniej. Bardziej się przejęłam, że zabawek nie ma. Uła, uła! To było przerażająco jasne. O, gdzie my jesteśmy? O Boże! Czy on trzyma Ola? Nóż? Ola, nie podoba mi się to. Idę za tobą, bo ty jesteś mistrzem... O kurde. O. Ty możemy szafki otwierać. Dobra, ty jesteś mistrzem... puzzli? Nie. Maze, jak jest maze? Ciekawe, Ola! No jak jest maze po polsku? Tu jest wyjście! Musimy klucze znaleźć, o Jezus! O nie, Krystian! O nie, on mnie... Co? Dobra, jednak mnie nie złapie, uff. Dobra, bo się utknęłam. Mam jeden klucz. Ło, wow, nice! Mam Ale jeden. Był w szafce? Tak, był w szafce, w szufladzie. Musisz szufladki otwierać. O. Dobra, tutaj nie ma. Prawie mnie złapał sąsiad, bo byłam w... O, właśnie kogoś złapał! Mam dwa klucze. Widzi mnie! Widzi mnie, idzie za mną! To uciekaj, Ola, uciekaj! Ale ja też klucz muszę znaleźć! O Boże! Idzie za mną! Boże, nie podoba mi się to! Mam drugi klucz! Nice! Pamiętaj, że trzeba je... Co? Pamiętaj, że w pewnym momencie trzeba je wziąć i odłożyć, nie? Tak, ale gdzie? Na samym końcu, Ola. Gdzie jest koniec? Ja się zgubiłam! Koniec to koniec. O, nie tu. Chodź, Ola, ja cię zaprowadzę. Mam kolejne, mam cztery chodź. Przy sobie. Szybko, uważaj! A! Dasz radę przejść, czy nie? Nie. O, to gorzej. Nie, nawet. Dobra, dwa wsadziłem. No ja mam przy sobie bardzo dużo kluczy. Dobra, niosę. Dawaj. No dawaj! Dobra, jeszcze dwa. Mam dwa. Dobra! Mam jeden, on jest przy wyjściu. Szybko. No jak tak. Jeszcze jeden, Krystian! Czekaj, no bo nie podniosłem go. A. Dobra. Dobra, mam. Otwieraj, szybko. Czekamy. Aha. Okej, dobra. Jest. O nie, to jest bardzo długi korytarz, nie podoba mi się. O nie. I co teraz? Nie wiem. O. Znowu jasność, no nie! Idziemy do nieba. Do piekła. O, to się wszystko nam śniło tylko. O. Nice. Oh yeah. I sąsiada nie ma w oknie. Sąsiad umarł. A drzwi nawet nie ma, sąsiad. A faktycznie nie ma. I ma ochronny garaż. Dobra. Może czy... wejdziemy tam? Nie możemy. Czemu? No po prostu. Ktoś co to jest? Co nie! To jest? Co? Na co? O, widzę uchylone. Wszystko spadło stąd. O. Ktoś się włamał, Ola. To będzie sąsiad, prawda? Pokonaliśmy go, a on się włamał. Dzwonimy po policję, dobra. Idź zadzwoń, ty jesteś dorosły, ja nie mogę dzwonić. Dobra, dzwonię. Zadzwoniłem, Ola. Jesteśmy super. A mógłbyś tego kija wyjąć, tak żeby się bezpieczniej czuł? Ha! Dobra, dzięki. Nietoperza. W ogóle Ola to jest jedyna osoba, która z nami została. O! Tak. No. Siostro moja! Tak się starzą. Nie bij jej! Oszczędzaj kija na sąsiada! Kareczka! Jego!
Albo... A nie, policja, dobra. No przecież na policję zadzwoniłeś. Halo, tak? A. Zobacz, jaki śmieszny samochód mają. Piękny. Ja chcę taki mieć samochód w prawdziwym życiu. Taki... Oj, wow! Jak oni się tam zmieścili? No normalnie. To bracia. Tak jak klauny się mieszczą w takie malutkie samochodziki. Wow! To są bliźniacy! Wyjechali. Tak jest. O dziękuję, że przyjechaliście tak szybko! No faktycznie szybko. Zazwyczaj no, to się godzinę szybko. Czeka. Dzwonisz i 10 sekund są na miejscu, kurde. Poczekaj, to nie chyba są... To małe miasto. To nie są policjanci. To są oszukani policjanci! O nie! Co teraz? Dobra, ja wiem. Będziemy musieli się z niej bić. Ich pokonać. Ale ja nie mam broni! Ty jesteś jedyną osobą z bronią. O nie. O nie, jakim cudem zostałeś jedyną osobą z bronią? Jak ja mam ci pomóc? To jest nie fair. Muszę ich jeszcze obu na siebie agrować. Ja ich mogę zagrować, ja mam jedzonko! O. Raz jeden leży. O, bo... Ale ich dobra. Rozłożyłeś. Czas jeść ciasteczko. Mogę ci dać pizzę. Moje ciasteczko. Tak jest. Ale to jest bez sensu, że ja nie mogę wiesz, mieć broni. No musicie mieć dorosłego, inaczej byście nie przeszli. No, ale jesteś jedyny. No, twój jedyny. O! O Boże, jest ich więcej! Co ma? Co to jest? Czy to jest granat? Nie. Nie wiem, że to jest granat. To jest granat! Nie. Gazowy. Rzucił smołka. O nie. Nie, my idziemy spać, to jest usypiający gaz. O nie. Dobranoc. No dobranoc, Ola. Czemu jest tak ciemno? Czemu są jakieś światowe światła u góry? Jedno nie jest białe. Gdzie jesteśmy, Ola? Nie wiem, jest ciemno, nic nie widzę! Czy my jesteśmy w jakimś laboratorium? Czy ktoś czy... może zapalić światło? Ja mam halo? Ja mam kole, ciastko! O. Jabłko, ciastko, pizzę, ciastko! Ola, telewizor! O! Dobra. Dobra. O! Wiedziałem, że będziecie moimi następnymi ofiarami, kiedy was widziałem. Uuu. I to sąsiad jest podpisany! Spoiler, spoiler! O! Teraz, kiedy mam was tutaj, zagramy w kilka gier. O nie. Pierwsza gra będzie unikaniem mojego małego przyjaciela. Albo nie. O. Dotknij go, jeśli się odważysz. O. Światła się wszystkie zapalają, okej. Okay. Jesteśmy w piwnicy jakiejś, Ola. U niego w piwnicy! O. Jesteśmy u niego w piwnicy, z jego piwnicy. Szczury, szczury, szczury! Dobra, na lampę można wskoczyć, Ola. Okej. Okay. Szczury nam mówią, że musimy umrzeć. Nie dotykamy szczurków. Nie. Chcemy szczurków. Jesteśmy nie. Szczurki bezpieczni. Przepraszam, czy mogę tutaj bardziej... Dobra. Możesz. Chcę wszystko widzieć, bo jest... Proszę bardzo. Wszystko widzisz, Ola. Jak to? Uciekniemy! Szczury... Szczury sobie pójdą. Na szczęście nie potrafią latać, nie? Te jeszcze chyba nie. Jeszcze? Ale kto to przygotował? No nie wiem, może w drugiej grze będą latać. A czemu mi zdrowie spada? Nie ma spadać? Tak? Nie, no chyba... Nie, rośnie ci teraz. No bo teraz ciastko zjadłam. A. O, wygląda na to, że przyszliście moją pierwszą grę. Mm-hmm. Zobaczmy, jak będzie z drugą. Dobra, czym jest druga gra? Nie wiem. Latające szczury. Nie! Okej, okay, druga... O nie. Gra to światła wyłączone. Okej. Okay. Co to znaczy? O Boże, to jest czerwone! O, musisz unikać światła. Czy to jest czerwono-zielone? Nie, światła. Będą po prostu kropki światła i musisz ich unikać. I kiedy będziesz w świetle, to zginie. O to chodzi, że mam stanąć tu? Nie wiem. Ale nie mogę się ruszyć. Ja też się nie mogę ruszyć. No a to skąd? Wiedzieć! Skąd mamy wiedzieć, gdzie jest światło? Nie, idę na schody, chodź na schody. Okej, okay, to było blisko. Chodź, Ola, na schody. Idę, 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 idę. Na schodach będzie bezpiecznie, prawda? Tak. Okay. Prawda, nad nami niby też jest jakaś lampka, ale nieważne. Nie, nie ma tu żadnej lampki. He, he, he.
przechytrzyliśmy go. Co prawda straciłem 20% zdrowia, chyba raz było w światło stanęliśmy, ale... Ja już nie mam nic do leczenia w ogóle, Ola, jakby co. No Krystian, nie mów tak nawet! Mówię prawdę. O nie. Dobrze. Niedobrze! Dobra, ostatni raz? To chyba ostatni raz. Nie, jeszcze nie. Aha, ja się tu nie, nie czuję. Nie mam Ola ciasteczków i innych rzeczy. Nie czuję się tu bezpiecznie. Ja też nie. Ale jest jak jest. O, światełko. Straciłaś zdrowie? Nie. Nie. To dobrze. Koniec chyba. Dobra. Tak. To był koniec. Ło, wygraliśmy tą grę. Nie myślałem, że to przetrwacie. I teraz... Będzie ostatnia, prawda? Ostatnia gra. No. Musicie usiąść przy tym stole. Okej. Okay. O nie. Czy miejsce będzie miało znaczenie? Ja tak, siadam tu. Tak. Dobra, ja wybiorę... Tu. Ja mam najlepsze. Widzę was wszystkich. No. Ja też was wszystkich widzę. Co teraz? No. W tej grze macie karty naprzeciwko siebie. O prawda. Nie. Czy to będzie losowe? Jeśli karta jest czarna, jesteście bezpieczni. Jeśli jest czerwona, uważajcie. Moja jest czarna! Co to oznacza? Znaczy? Uważajcie. Ojojoj. Czy mogę podnieść moją kartę? Właśnie nie wiem, czy on jeszcze ma wytłumaczyć zasady. A czy ja nie jestem... Czy ja... Moja jest czerwona, już widzę to. O, moja jest czerwona. Save! Save, save, save! Aha. Dobrze. Nie możecie tego zrobić, musi nie! umrzeć. To nasz jedyny dorosły! No cóż, wydaje mi się, że to jest randomowo do danej osoby. O nie... Przepraszam? Okej, idę się zająć sam wami. O nie. On nas chodzi, Ola. No chyba idzie. O nie. Skaczę na lampę. Skaczę na lampę. Ale z której strony on idzie? Nie wiem, dlatego skaczę na lampę. Hmm. Może wyjść schodami, a tam jest jeszcze taka po prawej, widzisz? Może... Tam jest takie dechy. Możemy to rozwalić, Krystian! Znajdźmy coś do rozwalenia, dobra. Kija dawaj! Zabrali mi kija! Dawaj! O nie, musimy coś znaleźć, Szybko. Czy tu coś nie było gdzieś po prawej coś tego? Tu. O! Mam! Mam siekierę, mam siekierę. O, jaka wielka siekiera! Dobra. Dobra, idziemy. Idziemy na dół. Idziemy. Otwieramy. O nie, dobra. To Obi! Uciekamy, Ola, po Obi! O Boże, to się jeszcze rusza! Trochę się rusza. Dobra, dawaj, dobra. Ola, dawaj, musimy uciec. No biegnę! Biegnę przecież! Mam krótkie nóżki! Jestem mniejsza od ciebie! O kurde, Ola, o nie! Dobra, jestem niska. Są laserki. Jestem niska. No, ja nie mogę tak jak ty. Jestem niska. Ha, ha! Dobra, ja też biegnę za tobą, damy radę. Całe szczęście, że mam 140 centymetrów kapeluszu. Tak, tutaj chyba ze 100. Idzie dalej. No, to jest chyba koniec. Czy on idzie za nami, myślisz, cały czas? No w sumie słychać go, nie? Mam siekierę! No, ale co uderzyliśmy, o Boże! Ale my jesteśmy super zgrani, pokonamy super go na zgrani. Pewno. Połączone mózg. Tak. Dzielimy tą samą szarą komórkę, bo jest tylko jedna. Tak jest. Szybko drzwi się zamykają, o dobra. Znaczy w teorii... Chyba? O, dobra, nie. Uciekliśmy, Ola. Prawie bym przeszła. Ej, ale tu nie wygląda bezpiecznie. Wygląda, jakby mogło nas zalać. Głupcy! Zjem jabłuszko, bo jest zdrowe. Czy telewizor? No, bo za nami jest telewizor. Wpadliście w moją pułapkę. Za nami jest telewizor. No teraz zauważyłem, ale... Mówiłem wam, że nie ma drogi ucieczki. Na pewno jest, on kłamie. Kłamca! On to zeskoczy tą dziurą u góry, nie? Teraz mogę się wami zająć. 100% zeskoczy górą, nie? Nie no, tu są drzwi przecież. Czy wejdzie jak gaz leci, gaz! To są duże łapki. Czemu takie wielkie łapy? O co tu chodzi? Dlaczego? Aha, dobra. To są łapki Sikazor, dlatego! O, jesteśmy gdzieś, Ola. O! O, w którym kierunku mamy iść? W stronę domku?
Rozpędzeni prosto w stronę słońca. Ale to jest księżyc. Idę, biegnę z moją siekierą. Aż do końca. Kryta, to jest księżyc, nie słońce. Patrzcie, domek na końcu ulicy. Może to droga ucieczki. Albo... O Boże, ale ona jest mądra, dobra. Czemu wybiegniecie? Jak? Bo my mamy perka. Z tyłu! Kolce! O kurde. Co z tymi kolcami? Jakiś krąg się robi. Patrzcie na dom. Co z nimi? Patrzę na dom. Czy dom też na kolcu wyry... O! Aha! To jest nasz sąsiad! Jednak chyba wolę w drugą stronę. On idzie do nas. Co teraz? Nie wiem, ale on do nas idzie, ale on do nas idzie. O kurde, jaki on jest wielki. Mówiłem wam, że nie ma ucieczki. Teraz wszyscy zginiecie. On jest za szybki! Co mamy niby zrobić? No nie wiem, nie możemy uciec. O nie. Wygląda, jakby biegł prosto na mnie. Panie... Rzuca czymś, ale uważaj! A gdzie to będzie lecieć? A, dobra, na szczęście jest pokazane. Uff. Było pokazane na ziemi, ja patrzyłem w górę. Ja też! Jeju. Ola, jakiś... O nie, to wielki meatball! To jest serce jego, trzeba je bić! Dawaj, bijemy. Bijemy. O mój Boże, nigdy tego nie zrobię. Chodź tu, dziewczyno! Zniknęło! Dobra. Kule! Czekaj! Dobra. Dostałem i tak. Mam 5% zdrowia. O Boże, Krystian, naprawdę! Tak, bo ja nie mam biegania. Jestem wolny. Ale ja też nie mam biegania już! Dobra, bijemy kule. On chodzi dookoła tych kolców, on jest straszny! No czemu ona nie bije? To może stoi w miejscu! W ten sposób będziemy to robić jeszcze giga długo. Odwraca Pomóż się. Nam! Dobra, uważaj na pepperoni. To jest w miarę okej. Okay. Pepperoni jest dobre. Dobra, dawaj to serce. Czy to będzie tak jeden etap i serce? Nie. W pewnym... Dobrze. Dobrze, tak mówię. Szybko. Dobra, bijemy. Szybko. Ja się tylko o ciebie boję, że ty... On na ciebie huchnie i po tobie będzie. I dmuchnę. No. Dobra, jeszcze mamy chwilę. Podchodzi, jak się zacznie obracać, to dopiero koniec czasu. Dobra. Uwaga. Bijemy. Uciekam! Lasery. Okej. Uwaga. Nie na nas. Nie podoba mi się to. Lasery mi się nie podobają, bo nie wiadomo, gdzie lecą. Mi też się nie podobają! O, ruszył w ostatnim momencie. Blisko było, Krystian. O, dobra, nie ma go. Gdzie? Serce, dawaj środek, serce! Środek. Dobra, jestem tu! Bijemy! Czy ona może nam pomóc? Poszłoby 3 razy szybciej. Czemu trzymasz ciastko w ręku? Nie wiem. Szybko! Bijemy! Ile jesteś w stanie ze 100 zdrowia zbić na raz? Słuchaj, 100, nie? Jeszcze raz. O, teraz będzie coś robił. Dobra. Czy znowu kula będzie robił? Wydaje mi się, że powinien kula. Rzuca meatballsami. No, widziałam to, Krystian, Było blisko. Było bardzo blisko, czyli kolejne będzie znowu to takie szerokie. Dobra, serce. Dawaj, bi. Czemu w ogóle... Nie, musimy poniżej setki zejść teraz. Czemu to serce jest w ogóle takie okrągłe? Ono wygląda, jakby było zrobione z takiego kłębka. Leci, Ola. O, dobra. Na środku. O, dobra, tym razem jest blisko u mnie. Co to jest w ogóle z mojego włosy? Tak. Tak. Uwaga, Ola, kończymy. Dawaj serce. Łaaa, jestem na sercu! Dawaj, ciśniemy, no, damy radę. Damy radę. Kończymy go. Wierzę. Nieważne, co się dzieje, stój i bij. Dawaj, ostatnie 2 razy, dawaj. Jest! A czy ono eksploduje teraz? Pęka, tak jest. Jego złe czarne serce. Jest! O! Pochłania nas! To był tylko sen? A to wszystko to był tylko zły sen. Fajnie, chciałabym mieć taką moc, że ze snu sobie siekierę przynoszę czy coś. Nie, fajna siekiera. W końcu udało. Boże, Krystian, ile ty masz zdrowia? 5%. Czyli co, sąsiad nie jest zły? Nie, on jest zły. O!
Sąsiad jest zły.